Dobry wieczór Państwu, Łukasz Jankowski. Zapraszam na program. Oddaję Państwu głos. Atmosfera jest gorąca, na godzinę 19 jest gorąca, bo mamy do wyborów raptem kilka dni. Do otwarcia lokali wyborczych zostało 9 dni i 14 godzin. Ostatnia prosta kampanii wyborczej. W tej chwili toczy się bój. W tej chwili toczy się dyskusja o tym, kto się kto z drugiej tury wyjdzie zwycięsko, a przede wszystkim jak rozłożą się głosy kandydatów, którzy nie dostali się do drugiej tury, gdzie pójdą wyborcy Szymona Hołowni, gdzie pójdą wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza, gdzie pójdą wyborcy Biedronia, a nade wszystko i co chyba najciekawsze, gdzie zameldują się, a może się w ogóle nie zameldują, wyborcy Konfederacji przy urnach wyborczych. I to będzie dzisiaj temat naszego namysłu, co powinien zrobić prezydent Andrzej Duda w tej sytuacji, kiedy brakuje mu do reelekcji 1,5, może 2 miliona głosów, jak się komunikować, czy w ogóle się komunikować z wyborcami Konfederacji, czy po prostu cały czas realizować swój twardy i utarty szlak kampanijny bez żadnych modyfikacji. Temat do dzisiejszej dyskusji jest taki, jak powiedziałem, numer telefonu 507, tu jest też bez zmian, 964-253, a ja mam tremę, bo pierwszy raz od wielu, wielu tygodni gość nie jest gdzieś daleko, daleko na łączach, tylko jest tuż obok mnie. Dzisiaj Państwa gościem Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dobry wieczór, panie pośle, albo dzień dobry. Dzień dobry. To zanim telefony od widzów i zanim pytania o to, co zrobi Konfederacja w drugiej turze i co powinna zrobić, a co powinien zrobić Andrzej Duda, żeby wasze głosy sobie przysposobić, to zapytam się, czy w ogóle ma takie szanse. Czy prezydent Andrzej Duda ma szansę, aby pan poseł na niego zagłosował? Co musiałby zrobić? Czy jest taka rzecz? W jakiego czasu? Cofnąć się o 5 lat i zrobić to wszystko jeszcze raz porządnie. Także chyba tak, żebyśmy mu uwierzyli. No niestety, co dotyczy obu kandydatów, oni reprezentują obozy, które wyspecjalizowały się w niedotrzymywaniu słowa. No więc trudno jakiekolwiek deklaracje teraz z ich strony brać specjalnie na poważnie, bo w tych sprawach, na których tam szczególnie zależało, no to te obozy się nigdy ze swoich obietnic nie wywiązywały, więc no nie wiem, czemu mielibyśmy przypuszczać, że tym razem będzie inaczej. Z drugiej strony taka równa odległość, bo to jest dogmat, który państwo sobie symetryzm postawili. Tak zwany. No, symetryzm to jest między PiS-em a Platformą. Wy macie swój swoisty, konfederacki symetryzm między też PiS-em i Platformą, ale z zupełnie innej strony patrząc, bo chyba nie jesteście po środku między dwiema partiami. Jesteście trochę z boku, prawda? No, jesteśmy raczej według tych takich powszechnie przyjętych klasyfikacji, to jesteśmy na prawo od PiS-u, chociaż bywają klasyfikacje, które to ujmują inaczej, no ale powiedzmy, że według takiej najbardziej powszechnej jesteśmy grupowanie na prawo od PiS-u, no, czyli nie jesteśmy pomiędzy. No więc właśnie, jesteście na prawo od PiS-u, więc prosta logika wyborcza nakazywałaby to widzieć tak, że głosujecie na taką, która jest wam bliżej, a bliżej jest Prawo i Sprawiedliwość. No tylko, że Prawo i Sprawiedliwość, ostatnio widziałem gdzieś, chyba nawet zamieszczałem to u siebie na Twitterze, taki wykres, na którym pokazano różne partie europejskie z całej Unii albo i nawet całej Europy, nie pamiętam, czy tam były też kraje spoza Unii, różne partie, jak mieszczą się na takiej osi, gdzie mieliśmy gospodarczo tam prawica, lewica, znaczy liberalizm, socjalizm i tradycjonalizm i taki progresizm, powiedzmy. No i PiS był w takim nietypowym zaułku, takim, bo większość partii rozkładała się wzdłuż takiej linii, że albo jest wolnościowa i konserwatywna, albo jest postępowa i socjalistyczna, tak? A PiS był ostro w tym narożniku, także jest socjalistyczny i tradycjonalistyczny, co jest stosunkowo rzadkim połączeniem, no ale też powoduje, Polska, że... Polska to wyjątkowy kraj i mamy wyjątkową prawicę. A pod samą ścianą z boku była partia Korwin narysowana. To jest też możliwe. No dobrze, czyli jeżeli to nie jest taka prosta oś, to nie ma takiego prostego podziału, że wyjdziecie idąc bardziej, szukając najbliższego wam kandydata, wybieracie kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No, według tej mapy, która tam była rozrysowana, takiej trójwymiarowej, a nie osiowej, bo tu pan tak, ja się poruszam takiego, po linii prostej, a nie po płaszczyźnie. Jeśli spojrzymy na płaszczyźnie, to może się okazać, że odległości są właśnie podobne, bo pod pewnymi względami bliżej do tego, pod drugim do tamtego, a do obu jednakowo daleko. Ja jeszcze będę pana posła przyciskał, jaka będzie jego osobista deklaracja, bo niektórzy posłowie Konfederacji już się deklarowali, ba, nawet
nawet przed pierwszą turą, no ale zanim jeszcze ja się wezmę za pana posła, to pan Marian z Niemiec jest na łączach. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry. Słyszymy, jesteśmy na żywo na antenie. Słuchamy. No, troszeczkę spodziewałem się troszeczkę innego tematu, że tak, znaczy nie tematu, tylko może nawet nie gościa, bo bardzo szanuję pana Sośnierza, zarówno juniora, jak i seniora, że to są ludzie aktywni po prostu w walce o dobro naszego kraju. Obojętnie, no na szczęście zawsze po właściwej, że tak powiem, stronie. Jeżeli chodzi o to, co powinien zrobić pan, no mój faworyt, nasz obecny prezydent, pan Andrzej Duda, konsekwentnie powinien prowadzić tą swoją politykę, a czy zwrócić się do obywateli, do wyborców, którzy poparli w pierwszej turze kandydata Konfederacji. Ja myślę, że on się w jakiś taki zawoalowany sposób już do nich zwraca. Ale jedno, co chciałem powiedzieć... Czy to nie jest za późno, dopytuje Dobromir Sośnierz. Tyle było okazji, żeby zrobić coś miłego dla wyborców Konfederacji wcześniej. No, dlaczego tego nie zrobiono? Jedną poprawkę Dobromira, chociaż przyjąć. Po prostu... Od razu przyjmijmy, pan Marian nie jest rzecznikiem ani politykiem Prawa i Sprawiedliwości, więc też nie musi się za partię rządzącą znowuż tak bardzo tłumaczyć, panie pośle. Nie, no ja zadaję tak pytanie, no pan doradza, żeby teraz pan Duda. Jeśli można, bo tak jest. Nie mogę się pomylić, bo wiem, że pan Dobromir jest europosłem, a nie teraz... Byłem, obecnie posłem. Czy pan w poprzednim, że tak powiem, rozdaniu był w ruchu Kukiz 15? Nie. Nie, zawsze razie... Korwin, zawsze z Korwinem. Od dzieciństwa politycznego, tak. Można powiedzieć. Panie Marianie, to konkluzję musimy wychwycić, żebyśmy mogli pójść dalej. No powinniśmy nie teraz nie rozpatrywać jakichś czy tam lepsze zło, czy coś takiego, tylko naprawdę no 5 lat walki o poprawę bytu obywateli Rzeczpospolitej. Jestem lekko zawiedziony, że jest druga tura, po prostu 30 dni cyrku w wykonaniu kandydata pana prezydenta Warszawy i jego tej całej otaczającej go chuliganerii politycznej przyniosłem naprawdę wysoki wynik. Jestem troszkę w lekkim, no jestem lekko zawiedziony, bo liczyłem na to, że pan Andrzej Duda po prostu w cuglach przejdzie. Nie ma cugli, nie ma pierwszej tury, jest druga tura. Panie Marianie, dziękuję bardzo za wypowiedź. I jedna ciekawa myśl, która powinna dać też być może do myślenia naszemu gościowi w studiu Dobromir Sośnierz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Konfederacji, że ludziom żyje się lepiej i chyba trudno odmówić takiego wskazania, że 5 lat rządów pana prezydenta i 4,5 lat rządów PiS-u to jest poprawa bytu ekonomicznego Polaków. Prawie wszystkich. No, nie, znaczy generalnie oczywiście jak patrzymy na oś czasu znowu, to tak. Widzimy, że ludziom z pokolenia na pokolenie, z roku na rok żyje się raczej lepiej niż gorzej. Są nieliczne wyjątki od tego, na przykład na Madagaskarze jest od kilkudziesięciu lat się stale pogarsza, ale tak w między większości... 95 rokiem a 90 w Polsce raczej się pogorszyło. No nie, to nie... Niektórzy tak to próbowali przedstawiać, ale no statystyki, twarde dane mówią, że się jednak zdecydowanie polepszała jakość życia. Więcej zarabiano, poprawiała się infrastruktura, mnóstwo wskaźników się stopniowo poprawiało, bo jest to skutkiem postępu techniki i pracy ludzi, która następuje mimo usiłowań rządu, żeby ich ograbić i zniechęcić do pracy. Więc oczywiście każda kolejna ekipa próbuje sobie przywłaszczać ten sukces. Tak samo jak na przykład to, że spada liczba wypadków. Wcale spada liczba wypadków drogowych. Od
kilkudziesięciu lat jest stała tendencja. I każdy kolejny rząd uważa, że to jego zasługa oczywiście. Tylko jakby wziąć liczbę bezrobotnych, za Platformę ona spadła około 1 milion z prawie 13% do 10%, a za PiS od 10% spadła do 5,5. Tak? To jest taki wymierny wskaźnik przyspieszenia gospodarczego i skokowej poprawy jakości losu Polaków. Czy też nie? Nie, no, znaczy, oczywiście, że rządy PiS-u przypadły na okres dobrej koniunktury, która w niewielkim albo żadnym stopniu jest zależna od ich poczynań. PiS raczej zrobił bardzo wiele rzeczy, żeby na przyszłość zapewnić nam twarde lądowanie po tym, bo efekty tej dobrej koniunktury my po prostu przejedliśmy i przepiliśmy, tak, rozdaliśmy to wszystko na programy socjalne, zadłużyliśmy się, zmieniając tam różne ustawy, gwarantując różne twarde wydatki na przyszłość, więc myślę, że mamy w perspektywie mocny kryzys typu greckiego. Czyli to pana nie przekonuje, że te 5 lat czy 4 lata to był dobry okres dla Polski i chyba warto kontynuować ten okres niż okres Platformy? Poza względem gospodarczym. Znaczy, pod względem gospodarczym, to no, co PiS robił pod względem gospodarczym? Co zrobił, że gospodarka się według pana rozwija lepiej za rządu PiS-u? No, w takim pieniądze, przypadku dziennikarz zawsze mówi, to ja zadaję pytanie, a nie na nie odpowiadam, bo taka jest prawda. Rola polityka jest odpowiadać, a nie pytania zadawać dziennikarzom, ale można by wskazać takie elementy od uszczelnienia systemu podatkowego, zmniejszenia deficytu w relacji do PKB. A to jest dobre dla gospodarki, uszczelnianie systemu podatkowego? To znaczy, myślę, że jeżeli wyrównujemy szanse między złodziejem uczynić przedsiębiorstwa, to jest to dobre. Że nie złodzieje wygrywają ci, którzy obchodzą prawo, tylko ci, którzy są praworządni. Nie nazywałbym ludzi, którzy unikają płacenia podatków, złodziejami. Złodziejem jest ten, kto próbuje zabrać podatki. Oczywiście nie mówimy o karuzelach VAT-owskich, które były złodziejstwem, bo to wtedy nie unika się płacenia podatków, tylko się wyciąga z budżetu. Tak, i one stały co nieco ukrócone. Natomiast unikanie płacenia podatków jest czynnością godną pochwały, ponieważ człowiek broni swojego dobytku przed bandziorami. I sukces rządu w postaci systemu podatkowego inny niż te karuzele VAT-owskie i niewyciąganie pieniędzy z budżetu, to jest raczej porażka społeczeństwa i nie przyczynia się to w żaden sposób do rozwoju gospodarczego, wręcz go na przyszłość hamuje, no bo wszelka redystrybucja, która bierze od pracujących i kieruje ten strumień na redystrybucję, powoduje tylko zwiększoną konsumpcję, a mniejsze inwestycje na przyszłość. Już chciałbym się pokusić, ale mam informację, że tu musimy postawić 3 kropki. Wracamy po przerwie się do drugiej części razem z naszym gościem Dobromir Sośnierz, że będzie na Państwa pytania odpowiadał i komentarze już za kilka minut, więc zostańcie Państwo z telewizją Republika. Za chwilę dalsza część programu.